Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Tomasz Garbowski, dwójka na liście Zjednoczonej Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Co Tomasz Garbowski poza budzeniem Opolan i częstowaniem krówkami ma do zaoferowania? Wszystko to, co Lewica i Zjednoczona Lewica, czy przede wszystkim nie tylko polityka, ale liczy się człowiek i w spotkaniach z mieszkańcami naszego regionu. A te spotkania są bezpośrednie, to nie jest tak, że spotkania... Budzi pan Opolan rano, zamiast dać im spokojnie pospać? Nie budzę, tylko budzę do życia, do optymizmu, że można świat zmieniać na lepsze. I budzę w kontekście takim, żeby dzień zaczął się pozytywnie i optymistycznie. Osoby już są obudzone, nie? Wchodzę do domu. Może zamiast wstawania o 6 po wyborach, jak wygra Lewica, będzie można wstawać o 8. No już prezydent Duda po wygranym meczu Polski z Irlandią mówił, żeby nie przyjść do pracy. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi i musieli przyjść do pracy, bo przecież tu prezydent nie może wprowadzić dekretu i dyktatury. I myślę, że jak PiS mam nadzieję, że nie wygra wyborów, ponieważ będzie demokratura i będą dekrety, tak jak na Węgrzech. I o tym dyskutujemy. Dyskutujemy z mieszkańcami na targowiskach, na spotkaniach bezpośrednich. To nie są spotkania ustawione, że przychodzą sympatycy i zwolennicy danego ugrupowania politycznego. To są trudne spotkania, ponieważ większość naszych mieszkańców naszego regionu są oni są zmęczeni polityką, tą ciągłą kłótnią pomiędzy PiS-em i Platformą. Chcą czegoś nowego i myślę, że Zjednoczona Lewica ma tą alternatywę. Liczy się człowiek i to o tym chcemy rozmawiać. Przejdźmy do tego, co oferuje Zjednoczona Lewica. Płaca minimalna na poziomie 2,5 tysiąca złotych na rękę czy brutto? A to mówimy o kwestii brutto, ponieważ, ale oczywiście chcemy też zwiększać podatki, te progresywne, żeby bogaci płacili więcej, biedniejsi mniej. Chcemy zwiększyć kwotę wolną od podatku, żeby te najniższe wynagrodzenia były zakwalifikowane, nie było podatkowane i o tym chcemy mówić. Dodatkowo mówimy o systemie godzinowym i to lewica, niemiecka lewica wprowadziła w Niemczech, bo tam jest w euro. U nas niestety 15 zł. Razy 160 godzin wychodzi 2400 brutto na rękę. Co się nie klei z tą płacą minimalną? A to właśnie, a to dodamy, że będzie 2500 i wie pan, no to w zależności od, dodamy, będzie 2500. Te 15 godzin to jest nasz pomysł. To jest też postulat socjaldemokracji niemieckiej. Tam udało się to zrealizować przy wielkiej koalicji liberałów z socjaldemokratami, ponieważ najważniejszy jest program i my chcemy po prostu przedstawić te rozwiązania, policzy się człowiek, nie tylko piękne drogi, infrastruktura drogowa, piękne obiekty, w których się znajdujemy, ale także człowiek. Liczy się człowiek, to dlaczego pensje, chcecie budżetówki, karać? Dlaczego chcecie karać tych najbogatszych, tych najbardziej zaradnych, którzy zarabiają najwięcej? Dlaczego oni mają płacić więcej niż to niech, ci, którzy chodzą od my mówimy o sprawiedliwości społecznej. Jeżeli ta osoba, która jak parlamentarzyści, jak burmistrzowie, jak osoby menadżerowie zarabiają kilkaset tysięcy rocznie albo nawet kilka milionów rocznie, to dlaczego mają płacić taką samą stawkę procentową jak ten, który stara się od 8 do 15, ciężko pracuje fizycznie. Taki menadżer nie pracuje od 8 do 15, tylko od 8 do 20. Dobrze, ale sprawiedliwość społeczna polega na tym, żeby się dzielić. Dzielić bogatszy bogatszy składa się na biedniejszych i w tym przypadku bliższy nam jest model skandynawski niż model tutaj polski, że obniżamy podatki, że podatek liniowy, stop podatkowi liniowemu. Tworzy miejsca pracy, na których ten no i Kowalski czy Nowak mogą myślę, pracować. Problem polega na tym, jeżeli składamy się z naszych podatków, z podatku PIT-owskiego do wspólnego budżetu, to dobrze by było, żeby te pieniądze były gwarantem tego, jeżeli panu, komuś innemu stanie się tragedia życiowa, zachoruje pan, to państwo się zaopiekuje taką osobą. Niestety tego nie ma. Chciałbym żyć w takim kraju, gdzie model skandynawski obowiązuje, że jeżeli pracujesz przez kilka lat, przez 10, 15 lat, przez 3 lata, czy 4 lata, ciężko pracujesz, odprowadzasz podatki uczciwie, a na przykład straciłeś pracę, nie z twojej przyczyny, to na przykład państwo utrzymuje twoje mieszkanie przez rok czasu, czy półtora roku. Tak jest w Skandynawii. Tylko tam podatki są wyższe, bo państwo się
jest opiekuńcze i pomaga tym najsłabszym. No a u nas to się skończy tym, że jeśli nałożymy ten 40% podatek na najbogatszych, to oni będą rozliczać podatek na Cyprze, a nie w Polsce. No, nie, mam nadzieję, że tak nie będzie. My chcemy podatku progresywnego. My chcemy podatku progresywnego, żeby po prostu obniżyć też tą najniższą stawkę podatkową PIT-owską. Oczywiście Lewica, jak pan mówi o przedsiębiorczości, obniżyła podatek CIT. Nikt z innych ugrupowań tego nie zrobił. My obniżyliśmy z 26 na 19% i dzięki temu dzisiaj przedsiębiorstwa lepiej funkcjonują. My mówimy o podatku PIT-owskim, także mówimy o tym, żeby obniżyć stawkę VAT-u, bo przecież ta podniesiona przez Platformę Obywatelską jest skandalicznie wysoko, 23%. Trzeba to obniżyć, żeby więcej było transparentności, uczciwości, a nie szarej strefy. Urlop i zasiłki dla tych, którzy są na śmieciówkach. No oczywiście, dzisiaj jest problem tego typu, że większość młodych ludzi jest na umowach cywilnoprawnych, a nie na umowach o pracę. Dzisiaj może nie mamy problemu związanego z emeryturami, przyszłymi emeryturami, ale jeżeli każdy z nas pracujący otrzymał informację z ZUS-u o stawce, którą ma otrzymać renty i emerytury, to jest stawka głodowa i to jest sytuacja tragiczna i może być tragiczna dla tych młodych ludzi. I myślę, musimy coś zrobić w tej materii, żeby te pieniądze były odprowadzane, żeby osoby w przyszłości miały zabezpieczenie bytowe, jak będą w czasie pogodnej jesieni. I to musimy wprowadzić i musimy zrobić. Tak nie może być. A co z małymi przedsiębiorcami, którzy generują jakby większość tego PKB w naszym kraju? Dla nich też może urlopowe też im przyznać, może zasiłki chorobowe na jakimś przyzwoitym poziomie, a nie takie, które wystarczają na zakup rutyny oskarżenia. Osobiście znam takie przykłady, osobiście i prywatnie, że ktoś zatrudnia jedną czy drugą osobę i ma małą działalność gospodarczą i tej osobie ciężko na przykład wyjechać na urlop, bo jeżeli nie pracuje, to ma koszty stałe, a nie ma żadnego wynagrodzenia. I myślę, że w tej materii także trzeba się zastanowić, żeby były jakieś ulgi w kontekście takim, że przy jednej osobie zatrudnionej czy przy dwóch osobach to jest trudno pogodzić także godziny pracy, elastyczność pracy, ponieważ jeżeli osoba ma kodeksowe przywileje w zakresie urlopu wypoczynkowego, to kim zastąpić? Myślę, że w tej materii także coś trzeba zrobić, żeby było łatwiej. Niektóre rzeczy trzeba uporządkować, bo nie są transparentne, żeby nie było szarej strefy, a dzisiaj w wielu przypadkach jest. Chcecie wprowadzić Polskę do pierwszej dziesiątki rankingu Doing Business. W jaki sposób? No my musimy mierzyć się z tym, że zmierzamy ku Europie. My musimy mieć współpracę z sąsiadami, nie tylko i wyłącznie tak, jak proponuje PiS. Kłótnie i straszenie Polaków. My chcemy zmierzać ku Europie, mówiąc szczerze, że postawić sobie taki próg mówiący o tym, że chcemy zmierzać ku strefie euro. Dzisiaj Europa przeżywa kryzys, ale jeżeli nie będziemy myśleć przyszłościowo, ja przypomnę, niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście lat temu straszyli Polskę przed Unią Europejską. Były słynne pikiety, konferencje. Jaki pan Czerwiński w Prudniku chodził z muchomorami, że tutaj tylko muchomor samotnikowy nas zniszczy i po prostu zatruje nasze życie. I dzisiaj w jakiej sytuacji jesteśmy? Lewica była odważna, Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, pomagała przy wejściu do NATO i my także chcemy dalej rozwijać Polskę, myśląc o człowieku. Bo dzisiaj, jeżeli popatrzymy na sferę budżetową, i byli u mnie pracownicy sanepidu opolskiego i pokazali mi paski wynagrodzeń, to jest katastrofa. No. Także trzeba odmrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej. Po 8 latach zamrożenia tej sfery ludzie po prostu nie mają z czego żyć. Sprzeciwiacie się przekształceniu szpitali w spółki. Nie lepsza byłaby prywatna służba zdrowia? Sprzeciwiamy się, ale jesteśmy za modelem mieszanym, bo jeżeli dzisiaj mamy szpitale prywatne, szpitale samorządowe, które funkcjonują w spółce samorządowej, to nie będziemy tego zmieniać, jeżeli to dobrze funkcjonuje. Tylko samo przekształcenie w spółkę nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nie powinien się liczyć pieniądz, a powinien się liczyć pacjent. Powinny być strategiczne szpitale publiczne, do których także trzeba dołożyć. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że szpitale prywatne kontraktują tylko te zabiegi, które są opłacalne, czyli te łatwe, przyjemne.
A szpitale publiczne muszą mierzyć się z trudnymi wyzwaniami zdrowotnymi po wypadkach, gdzie leczenie jest kosztochłonne, czasochłonne i wymaga dużego wysiłku, a zwrot pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewłaściwy. I chcemy pakiet szpitali publicznych, żeby była gwarancja dla tych najbiedniejszych, tych, których nie stać na prywatną służbę zdrowia. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Rzetelna edukacja seksualna. No. Chcecie jej wprowadzenia? Ja rozmawiam z mieszkańcami naszego regionu. Dzisiaj będę w Nysie, wczoraj byłem w Głubczycach, przedwczoraj w Kędzierzynie. Jeżeli starsze osoby informują mnie, że w parkach, gdzieś w jakichś miejscach na ławeczkach się dzieją dantejskie sceny z młodzieżą szkolną, gdzie kiedyś tego nie było, no to trzeba uświadamiać młode pokolenie, jakie są plusy, jakie są minusy z edukacji seksualnej. Trzeba się kształcić, trzeba po prostu informować młodych ludzi, żeby wyciągali właściwe wnioski, a nie może być to temat tabu, żeby to ukrywać. Czyli można udawać, że nie ma problemu, tak? No właśnie. Młodzież ma dostęp do internetu, sobie poradzi. No, poczyta sobie, tak jak niektórzy politycy PiSu mówią, że na pewno się nauczą z internetu, ale się nauczą tych złych rzeczy i dlatego chcemy to kontrolować i przedstawiać pozytywne rzeczy. Wprowadzenie tej edukacji seksualnej w czasie, kiedy nie więcej powiem. PiS. Ja chciałbym wprowadzić na przykład jedną godzinę ratownictwa medycznego. Chciałbym wprowadzić jedną godzinę w zakresie języka migowego, żeby polskie przyszłe elity były wykształcone, potrafiły sobie poradzić w trudnych sytuacjach, a nie jak mamy przykłady takie, że dzięki mediom jakiś młody chłopak uratował komuś życie, pooglądał serial i tam ratowali w taki sposób. No, dobrze by było, żeby szkoła także przedstawiała pewne pozytywne rzeczy. Bardzo dziękuję. Tomasz Garbowski, Dwójka na liście Zjednoczonej Lewicy, był gościem w Drugiej Kawie. Dziękuję. Dziękuję.